Jan Bodakowski dla portalu prawy.pl. Jesteśmy na targach turystycznych w Nadarzynie. Naszym gościem jest pan Wiesław Czerniec, jestem prezesem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej i Gospodarstwa Gościnnego. Jesteśmy na stoisku Ministerstwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stoisko nazywa się Odpoczywaj na Wsi. Jest to kampania. Proszę nam opowiedzieć o tym, o działaniach ministerstwa, pana organizacji turystycznej. Jesteśmy na stoisku, które jest realizowane w ramach kampanii Odpoczywaj na Wsi. Kampania to 15 imprez targowych, więc jesteśmy już, dzisiaj jest już 14 ta impreza, na której z kolei jesteśmy. Na stoisku przedstawiamy ofertę polskiej wsi, zarówno tą dotyczącą kwater ogólnie rzecz biorąc wiejskich, ale tych, które specjalizują się dla poszczególnych grup gości, dla wędkarzy, dla grzybiarzy, dla rodzin z dziećmi, więc też na stoisku możemy, ci, którzy chcą zakładać gospodarstwa, mogą uzyskać informacje o tym, jak założyć gospodarstwo, jak wyglądają kwestie podatkowe, jak wygląda kwestia związana z promocją. No i oczywiście zapraszamy do współpracy z federacją, dlatego że federacja to dzisiaj ponad 30 stowarzyszeń, to ponad 1000 kwater, za które bierzemy odpowiedzialność, co dla klienta jest ogromną wartością, za to, że ktoś dzisiaj ponosi odpowiedzialność za tą ofertę. W naszych stowarzyszeniach są kwatery sprawdzone, promujemy kwatery skategoryzowane, które są, przeszły inspekcje takie weryfikacyjne, więc po prostu promujemy sprawdzoną, prawdziwą ofertę turystyki wiejskiej. Czyli stoisko jest z jednej strony dla turystów, którzy chcieliby poznać uroki polskiej wsi, a z drugiej strony dla tych przedsiębiorców, dla tych rolników, którzy chcieliby rozpocząć taką działalność. I czy prowadzą, i czy przyłączyć się do Państwa organizacji? Jaki jest ten rynek? Jak on wygląda? Czy ta oferta agroturystyczna w Polsce jest bardzo rozbudowana, czy jeszcze dużo pracy przed nami? No oczywiście zawsze dużo pracy, natomiast ona ewoluuje. Zaczynaliśmy około 20 lat wstecz, więc wtedy koncentrowaliśmy się na ofercie pobytowej, czyli przygotowanie dobrych kwater, noclegi, wyżywienie, infrastruktura. Dzisiaj tak naprawdę to dzisiaj musimy walczyć o klienta ofertą wypoczynkową, czyli musimy wiedzieć, po co ten turysta do nas przyjedzie, czyli kwestie, jak będzie spędzał czas, przygotowanie zarówno tego, co się dzieje w gospodarstwach, czyli oferty tej związanej, gdzie kupuje się rowery, kupuje się kajaki, buduje się, przeznacza się stare budynki typu stodoły, obory, które dzisiaj są czasami niepotrzebne na miejscach, które są siłowniami bądź wiejskimi spa, ale też budujemy taką ofertę, która opiera się na infrastrukturze zbudowanej przez gminy, czyli trasy Nordic Walking, trasy piesze, trasy konne. To wszystko jest to, aby ten turysta, który do nas przyjedzie, spędził jak najwięcej czasu. Oczywiście bardzo ważną kwestią jest kuchnia polska. To, co nigdzie tak naprawdę turysta nie będzie mógł skosztować tych dań w każdym miejscu w Polsce, innych, opartych na regionalnych surowcach, często na surowcach wytwarzanych w danym gospodarstwie. Także jest to ogromna ilość, ale dzisiaj mówię, w porównaniu z tym, co było wcześniej, kiedy mówiliśmy o infrastrukturze, to my dzisiaj mówimy o przeżyciach, o tym, jak turysta będzie pamiętał ten nasz wypoczynek, jak będzie opowiadał innym, jak się pochwali na swoich mediach społecznościowych, na swoich profilach, bo to jest oznaka tego, że przyjedzie i przyjadą jego znajomi. I ostatnie pytanie, gdzie informacje o agroturystyce w Polsce, na jakiej stronie w internecie można znaleźć? Na pewno na stronie odpoczywajnawsi.pl, jak również agroturystyka.pl są to strony, które prowadzi Polska Federacja Turystyki Wiejskiej i na które zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję.